Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale i dziś mam dla Was kolejny projekt Denko i dzisiaj będą pustaki z miesiąca stycznia. Powiem Wam, że musiałam się chwilę zastanowić, jaki miesiąc mamy za nami. Mam nadzieję, że wietrzysko, które dzisiaj u mnie hula za oknem, nie będzie nam przeszkadzało. No i oczywiście jest szaro, ponuro, pada, zimno, ale przechodzimy już do Denka. No i wiadomo, jak zawsze trochę jest fajnych produktów, które mi się sprawdziły, do których z przyjemnością wrócę, ale wiadomo, takie średniaki, przeciętniaki też będą. No i może zaczniemy od produktu do włosów. Ogromne opakowanie, 500 ml szamponu z Seboradin do włosów typowo przetłuszczających. Ja go kupiłam w lepszej cenie, bo po prostu miał uszkodzone opakowanie. Nie ma tutaj pompki, ale mi wiecie, to nie przeszkadza. Sam szampon jest bardzo mocno oczyszczający, bo on jest typowo do przetłuszczającej skóry głowy i włosów. Natomiast ja markę Seboradin bardzo lubię. Często, gęsto wracam do tych produktów z tej marki, dlatego że pomagają przy problemie mojej skóry na głowie i też mam wrażenie, że wcierki, które używam z tej marki, powodują też, że włosy lepiej rosną. Ma specyficzny taki zapach charakterystyczny dla czarnej rzepy. Wiem, że nie każdemu ten zapach będzie się podobał, natomiast ja jestem w stanie wiele znieść, jeśli produkt robi dobrą robotę na mojej skórze głowy i włosach. Niewielka ilość potrzebna była, żeby umyć sobie włosy i skórę głowy. Opakowanie było mega wydajne. Być może wrócę do niego, natomiast poczekam na jakąś lepszą cenę, bo Seboradin w tej chwili ma też bardzo wysokie ceny. Kolejna rzecz taka podstawowa, oczywiście wiadomo, Himalaya Mint Fresh, pasta, którą uwielbiam, pasta bez fluoru. Dobrze oczyszcza ząbki, odświeża oddech, jest w kolorze zielonym i to jest bardziej żelowa pasta. Ja ją lubię, nie jest taka hardkorowo mocno miętowa, nie wypala jamy ustnej, więc trzymam się jej i nie szukam jak na razie żadnych innych. Kolejne opakowanie wcierki do włosów zużytej, tej, którą kupiłam sobie w Lidlu. Natomiast będąc w Lidlu, ja już nie widziałam tych produktów, szkoda. Pojemność 100 ml, bardzo dobra wcierka, widziałam różnice po niej, baby hair rosły. Pięknie się wcierała w skórę głowy, nie przetłuszczała, nie obciążała włosów, nie sklejała. Szkoda, że już jest niedostępna, być może się jeszcze kiedyś pojawi, to na pewno do niej wrócę. Coś kąpielowego. Kulki, które kupiłam jeszcze w Superfarmie na jakiejś fajnej promocji przed świętami. Kulki z Jesza. Tu było 6 różnych zapachów. Żółta, czerwona i zielona barwiły wodę. Natomiast wiecie, to są kule do kąpieli, więc one ani nie robią żadnej piany, ani nic jakiegoś takiego, wiecie, szaleństwa w wannie. Więc dosypowałam sobie czasami trochę soli, wiecie, żeby podbarwić kulki, bo na przykład biała tu zupełnie nic nie robiła. Myślę, że do kulek z Jesza nie wrócę. Mam chyba jeszcze dwie takie duże kule, które kupiłam też na jakiejś fajniejszej promocji. Zużyję, ale znam lepsze produkty kąpielowe. Marshmallow, czyli produkt do pielęgnacji biustu z Nakomi. Pojemność 150 ml. Tak, patrzę, bo to wiecie, pojemności się w tej chwili zmieniają. Opakowania niby zostają tej samej wielkości, ale w środku zawartość się zmniejsza. Dla mnie idealny produkt do pielęgnacji biustu. Skóra jest dobrze nawilżona i na dekolcie, i na biuście. Pamiętajcie dziewczyny o tym, żeby się regularnie masować, że tak powiem. Badajcie się, bo to jest naprawdę dość istotna sprawa. Produkt genialny, oczywiście mam kolejne opakowanie w łazience. On ma też dobry skład, więc dlatego się jego trzymam. Płatki to już chyba ostatnie opakowanie, jakie miałam. Te płatki z Kleanik Rituals z olejem arganowym. To były genialne płatki. Duże, mięsiste, wszystko zmywały fajnie z twarzy. W tej chwili mam płatki z Cien. No i powiem Wam, że się nie umywają do tych właśnie z Kleanika, więc chyba będę szukać po prostu jakichś innych. Tu wykończyłam olejek taki lawendowy do włosów średnio i wysokoporowatych. Crazy Hair. Powiem Wam, że pachnie lawendą i to dość intensywnie, natomiast ja olejki zawsze mieszam sobie z jakąś maseczką do włosów czy odżywką. Nakładam wtedy takie kombo na włosy na 30 minut i mam wrażenie, że te włosy są w dużo lepszej kondycji, że są bardziej błyszczące, bardziej miękkie, bardziej wygładzone po takiej aplikacji. Na pewno do tego olejku wrócę, bo sprawdził mi się bardzo dobrze. Coś może męskiego. Old Spice. Żel pod prysznic, oczywiście 3 w 1, 500 ml, nie, tu jest 400. Ja bardzo lubię Old Spice'a, natomiast przez wiele lat nie kupowałam tego produktu mojemu mężowi, bo kiedyś dość często właśnie mój mąż używał wody po goleniu o tym zapachu. No i wiecie, zapach mi się po prostu trochę przejadł.
ale ostatnio też Old Spice był w dobrej cenie na promocji, więc kupiłam, chłopaki moje zużyły i myślę, że za jakiś czas wrócimy do Old Spice'a. Tu mam odżywkę do włosów z Only Bio, to też była odżywka, którą kupiłam, bo miała krótszą datę, więc w fajniejszej cenie. Natomiast powiem Wam pierwsze użycie i zobaczcie, zrobiła mi się dziurę tu w opakowaniu. I tak wyciskam na dłoń tą odżywkę, sobie myślę, kurczę, co się dzieje, a ona górą wychodzi zamiast dołem. No wiadomo, przełożyłam do jakiegoś pojemnika. Natomiast to była taka odżywka wzmacniająca do cienkich i normalnych włosów. Niestety nie. Zapachowo powiem Wam bardzo średnio. Ja nie wiem, czy tu nie jest... Tu jest niby lewan z rzepaku, czyli wiadomo, coś z olejami. 200 ml było dość wydajne, natomiast użyłam tylko raz tej odżywki, tak sotę na włosy, a później właśnie poszła do mieszania z olejkami. W ten sposób ją zużyłam, ale z samej odżywki niestety nie mogę polecić, nie sprawdziłam się. Włosy były takie tępe po nałożeniu, także no niestety nie. Żel z Isany, arbuzowy, i tu o dziwo żel mi się sprawdził i powiem Wam, że bardzo przyjemnie słodko, tak arbuzowo pachniał. To był produkt, który ja dostałam przy zakupach w Rossmanie. Także fajna była konsystencja, dobrze się pienił, dobrze mył ciało, fajnie pachniał. No ale jak wiecie, ja mam różne relacje ostatnio z tymi żelami z Isany. Opakowanie lakieru do włosów z Sayosa to zielone. Oczywiście poziom utrwalenia piąteczka, dość mocny lakier, trzyma włosy w ryzach przez cały dzień. No i trochę zminimalizowałam używanie lakieru, bo mam wrażenie, że zbyt mocno wysusza moje włosy. Mam w tej chwili opakowanie w łazience, które używam. Mam jeszcze jedno na zapasie, ale zastanowię się właśnie, czy nie poszukam sobie czegoś innego. Z Anwen proteinowa zielona herbata. To jest też produkt, który kupiłam w niższej cenie, bo kończyła mu się data przydatności. 200 ml, wiecie, że ja produkty od Anwen lubię. Jeśli chodzi o odżywki do włosów, to sprawdzały mi się genialnie, pomimo tego, że to są produkty naturalne. Moje włosy się bardzo z nimi lubią. Natomiast ta wersja proteinowa, to tak wiecie, była raz było super, raz niekoniecznie. Moje włosy nie do końca dogadują się z proteinami. Ale jak tak użyłam, wiecie, raz w tygodniu tą odżywkę, no to było całkiem ok. Także do protein pewnie nie wrócę, ale do innych wersji na pewno. Teraz mamy zużyte opakowanie, czyli sama karteczka po tych ręcznikach z Tami. Dalej się trzymam tego produktu, one są dużo cieńsze niż były kiedyś, ale służą mi do wycierania twarzy po umyciu, czy rano, czy wieczorem. Na rolce jest 50 sztuk, to są takie, wiecie, bawełniane ręczniczki, ale na razie nie znalazłam nic lepszego. Tu Wam chcę pokazać opakowanie z Bioderma, takie miałam maleństwo i były w nich płatki kosmetyczne. Powiem Wam, że gorszego dziadostwa, jeśli chodzi o płatki kosmetyczne, to ja dawno nie miałam. Płatki to, nie wiem, czy to jest bawełna, bo to po prostu pod dotykiem piszczy. Są tak cienkie, że jak nalałam tonik na płatek, to wszystko przeciekło. Nie byłam w stanie przetrzeć nim twarzy. Dobrze, to było tylko takie malutkie opakowanie i ja je po prostu dostałam przy jakichś zakupach, natomiast nie, dla mnie po prostu badziew numer jeden, ewentualnie zostawię sobie tylko ten pojemniczek na jakieś wyjazdy, takie wiecie, jedno-dwudniowe, to myślę, że ok, natomiast same płatki, dla mnie po prostu badziew stulecia. No i niestety tu mam kolejną rzecz, która się u mnie zupełnie nie sprawdziła. Ja wiem, że wielu osobom ten produkt pasuje, są zadowolone. Przykładem jest moja córka, która kupiła sobie już chyba drugie opakowanie. Ja ten produkt z Basic Lab, tą kremową emulsję do skóry ultrawrażliwej, kupiłam sobie z gazetą. Cieszyłam się, super, fajnie, coś przetestuję. Pojemność 100 ml, tak, i ja myślałam, że to się nigdy nie skończy. Dla mnie produkt, który na mojej twarzy po prostu nie robi nic. Myślę, że to była tak gęsta konsystencja, że nie mogłam wycisnąć tego z opakowania. Dwa, w ogóle się nie chciało pienić, mazało się to po mojej twarzy, ani ze szczoteczką, ani bez szczoteczki, twarz była po umyciu tłusta. Ja tego efektu bardzo nie lubię, dlatego że mając olejek na twarzy, ja bym chciała to wszystko, wiecie, zemulgować i zmyć. Nie przy tej emulsji. To jedynie mi się sprawdzało, kiedy umyłam twarz i wiedziałam, że będę robiła peeling. Ok, długo u mnie to było w łazience, myślałam, że tego nigdy nie skończę. W pewnym momencie już pomyślałam, że oddam to mojej Małgosi. No ale jak wiecie, przemęczyłam się, skończyłam, ale to nie jest produkt, do którego wrócę i niestety nikomu nie polecę. Może coś z kolorówki, Evaline Cosmetics, czyli podkład Wonder Match, kolor 05 Light Porcelain. No i oczywiście u mnie to jest produkt, który służy mi do rozjaśniania podkładu. Dalej się męczę z tym nieszczęsnym rimelem.
I powiem Wam, że no podkład jest mega niewydajny. To 30 ml wystarcza mi na miesiąc takiego codziennego użytkowania. Sam podkład jak dla mnie jest w porządku, natomiast bardzo szybko się wybłyszcza. Pomimo tego, że to ma być długotrwały podkład, na mojej mieszanej dojrzałej skórze niestety wybłyszcza się sam solo po 2 godzinach, więc bardzo szybko. Natomiast do mieszanki z innymi podkładami się sprawdza. No i oczywiście mam kolejne już na wykończenie opakowanie. Mam jeszcze jeden na zapasie, ale w innym kolorze, ale wydaje mi się, że jest ciut za ciemny, także nie wiem o co chodzi. Tu mam fajną rzecz, którą też kupiłam kiedyś z gazetą. Zaskoczyło mnie to, bo to jest marka Bielenda, to jest odżywka do włosów. Odżywka do włosów, czarna rzepa, jest grzyb polny, do włosów zniszczonych, 250 ml. Całkiem fajna tuba, z której można było wszystko do końca wycisnąć, ale powiem Wam, że odżywka była świetna. Pięknie wygładzała włosy, nie obciążała, ale dociążała, nie były spuszone po użyciu. Dość przyjemnie był zapach wyczuwalny na włosach, także muszę się rozejrzeć, ale stacjonarnie nie widzę produktów dowłosowych, jeśli chodzi o Bielendę. Być może gdzieś na stronach internetowych, albo była to jakaś, wiecie, wersja limitowana. Wiecie coś na ten temat? To dajcie mi znać w komentarzu, bo chętnie bym kupiła jeszcze raz taką odżywkę. Tu mam coś wykończonego z ziai, to jest taka odżywka bez spłukiwania, 125 ml z amarantusem. To miała być odżywka taka, wiecie, nadająca objętości i rzeczywiście objętość włosom nadawała, ale niestety przy okazji je sklejała. Nie do końca ten efekt mi się podobał, zapach tej odżywki był bardzo przyjemny i ma genialny atomizer. Natomiast no nie wiem, czy wrócę do niej ze względu właśnie na to sklejanie włosów. Kolejna rzecz, mamy tu coś z kolorówki Bourjois tusz do rzęs. Bardzo długo czekam na swoją kolej. Ja ten tusz dostałam w poprzednim roku, 2022, na święta w paczce od dziewczyn w Superfarmie. Typowa sztuteczka, bardzo przyjemna, natomiast powiem Wam, żeby on jakiś wow robił. Tu jest jeszcze fajna rzecz, bo zobaczcie, jest lustereczko. Można było spokojnie przy tym lusterku wytuszować rzęsy. Natomiast ja osobiście nie wrócę do tego tuszu, nie robiło takich zachwytów na moich rzęsach. Używałam go po prostu z Evaline Cosmetics. Najpierw jedna maskara, później druga maskara. No i jako tako te rzęsy wyglądały, także no nie. Do Bourjois na pewno do tuszu nie wrócę. Tu mam świetną rzecz, którą uwielbiam i wiecie, że ja i Sanet te perełki kąpielowe, kokos i wanilia uwielbiam. Barwią wodę na niebiesko, pięknie pachnie w całej łazience. Natomiast ja nigdy nie wsypuję całej saszetki na raz, bo nie byłabym w stanie wysiedzieć w wannie. Dozuję sobie, tak wiecie, troszeczkę, praktycznie można powiedzieć, dla kolorytu, żeby była woda. Uwielbiam, no i oczywiście mam już kolejne opakowanie. No i patrzę, co mi tu, kochani, zostało, żebyśmy skończyli na dobrą nutę. Mam tutaj inspirację kupioną w Action. Kiedyś widzieliście w filmiku, kupiłam kilka właśnie takich miniaturek. Piękne opakowanie, bardzo ładnie się prezentuje. To była Marcella, czyli inspiracja Coco Mademoiselle. No i wiem, że to zapachowo nie moja bajka. To było dość ciężkie, dość takie nieprzyjemne w użytkowaniu. Dla mnie niekoniecznie zapach. Może dla kogoś, kto lubi takie intensywne, mocne zapachy. Bardziej bym powiedziała zapach na wieczór, na wyjścia, niekoniecznie na co dzień do pracy. Zużyłam, ale to jest kolejna inspiracja z Action, którą kupiłam. I myślę, że nie warte są zainteresowania i nie wydawania żadnej złotówki na nie. Kolejna rzecz, jaką mam tutaj skończoną, Falcon Lashes, czyli serum do rzęs. To serum takie przyspieszające wzrost rzęs. Ja je bardzo lubię, stosuję od wielu lat. Tu jest taki delikatny, mały pędzeleczek. Nakładacie na linię rzęs góry na wieczór i idziecie spać i odżywka robi swoje. Te 3 ml wystarcza mi na 6 miesięcy codziennego użytkowania. Oczywiście już mam kolejne opakowanie w łazience. No i używam. U mnie nic się złego z oczami nie dzieje, natomiast wiem, że wiele osób skarżyło się na tą odżywkę, że gdzieś tam podrażnia, że oczy są zaczerwienione. Na szczęście u mnie nic takiego nie występuje. Żel pod prysznic z moich zapasów Yves Rocher, wersja kawowa, 200 ml. Tu niestety wszystko się pod prysznicem pozdzierało, co mnie osobiście, wiecie, denerwuje. Nie lubię czegoś takiego. Sam zapach jest genialny, to jest taka pobudzająca kawa, kawa słodka, kawa latte, coś takiego. Gęsta konsystencja, dość wydajna, pięknie pachnie, otula ciało podczas kąpieli. Mam chyba jeszcze jedną sztukę na zapasie, jest przyjemnością, sobie zużyję.
Ziajka, płyn micelarny, jak wiecie, must have u mnie w pielęgnacji. Jak mi się nie sprawdza jakiś płyn micelarny do oczu, to właśnie ratuje mnie zawsze z opresji ziajka. Mała pojemność, 120 ml, ale jest dość wydajna. Tu mam tą wersję uniwersalną, bo jest jeszcze nawilżająca. Natomiast poprawnie się sprawdzają obie, nie szczypią mnie oczy, nie są zaczerwienione po makijażu. A dla mnie to jest, wiecie, najważniejsza sprawa, że wszystko z oczu jest ściągnięte, cały tusz, wszystkie cienie i nic tam się, wiecie, nie dzieje, także ziajka u mnie musi być. Brudasek od Hani, czyli gąbka z Glam Shopu. Wiecie co, chyba dla mnie najlepsza gąbka, tą też miałam chyba ze 4 miesiące, no ale niestety zaczęła się już, tu wiecie, wykruszać, trzeba było się z nią pożegnać. Od czasu do czasu kupuję inne gąbki, innych marek, ale z podkulonym ogonem i tak wracam do gąbki od Hani. No i zostało mi jeszcze mydło z Yoop, taka wersja zimowa, choco, bardzo przyjemne mydełko, pachnące bardzo słodko czekoladą, 500 ml, mydło jest przezroczyste, gęste, niewysuszające skórę na dłoniach, bardzo przyjemnie się nim myje. Natomiast jeśli chodzi o produkty kuchenne, no to trzeba było ze dwa razy umyć dłonie, żeby, wiecie, czy jakiś tłuszcz, czy jakieś rybki zmyć, natomiast ja lubię mydła z Yoop i myślę, że za jakiś czas wrócę do jakiejś wersji zapachowej. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o pierwszą część Denka. Dzisiaj Wam dziękuję, że byliście ze mną. Przesyłam Wam moc buziaków i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!